przedstawiam wam najlepszy skuter na enduro. Tomka skuter. Nie? Będzie git. Takiego tuningu to by ci Piotr nie zrobił, nie? Widzisz, dobrze trafiliśmy. Dobrze. On pójdzie pod górkę. Pójdzie. Już za tydzień próba. Po dwa. Ale wiecie co, muszę wam powiedzieć, dużo moich widzów skuterem upala na enduro. Dużo filmów dostaję właśnie ze skuterami. Nawet tutaj rozmiaru nie widać, masz takie te koła fajne. Dziesiątki. Dziesiątki. Grzeczna. A czemu odkręcasz koło? Bo blokuje coś. Kurwa. Puść go. Widzisz? No, trzyma go coś. O kurde. Daj kawał rury przed nim. Rurka? Nie. O kurde, trzymasz hamulec? No. Ciągniesz go całego. O kurde. Ale numer. Kurwa, panie. To się bardziej zapada pod ziemię. O! O ja cię, ale tu tego jeszcze ci zleciało. Tu już widzę, że to francuskie. A czemu? Po czym? Dzień dobry. Kulu, złoto. Kurzysko stoi. Nie ma innej możliwości. O, bo to on się nawet nie sobie tu. Trzeba do Francji jechać. Kuba, co ty tam kopiesz? To co? O kurwa, cały karter jest pęknięty. To tam, na to nie patrz. Na to nie. Na to nie. Nie. Na co? To tylko trochę odpękło, panie. Panie. Żeby to było trochę. Dłuższa, większa robota się szykuje, Tomek, a miało być tylko... A miało być tak. A olej ty masz w ogóle w silniku? Ty, a ty wymieniałeś olej, Tomek? Już to mówili, że nie trzeba. Ale za to klocki są dobre. Klocki są dobre. No. Na pewno. Olej tu jest w ogóle? Tomek, tu jest, no jest. Jest olej? Pewnie, że nie ma. Jest? Sucho. Sucho? Nie no, coś tam było. Nic. No co ty? To tylko opary były oleju. A jakiego lejesz? Motula czy Motorexa? Nie no, ten. Nie no, jest coś tam na miarę. Kujawski. Mówią, że Kujawski? Z pierwszego tłoczenia najlepszy. Płacz. Nie. No, a tak fajnie wyszło raz. Przekładni? No. Masz olej? A co to jest przekładnia? Są trzy zębatki. Jak nie? A nic w instrukcji nie pisało. Zakład? Ale nie, mówię ci, że nie ma oleju. Nie ma oleju. A co, a jakiego lejemy? Kujawski. Kuba, uważaj, bo do wody ci wpadnie ta sprężyna. No, ja nie spodziewałem się, że po prostu takie coś nam tutaj wyjdzie. Tu w sumie dużo nam nie potrzeba narzędzi, nie? Dobry Bosch, młotek, nie? I dwa klucze. Ale łożysko będzie stało, nie? Jest. A gdzie dołek dać? Serwisowana. Proszę. Serwisowana, Michał. Proszę. Jednak. Czyściutki, ja by wczoraj był zalewany. Gdzie? To nie od tego. Jak nie? To od razu możesz sobie zawieszenie amora sprawdzić. No, czy to w ogóle chodzi? Nie chodzi, bo mnie zawsze tyłek bolał. Z Hondy chcesz zobaczyć, jaki olej był? No. Zaraz ci przyniosę. To była to brud jest z Hondy, a nie z tego, ze skuterą. Czarny. Czarno to widzę, wam powiem. Dlaczego? Trzeba być zawsze optymistą. No. Może tam ci, wiesz, jakieś krzaki powpadały. No ile? 450 zł kosztował, nie? Jechali na serwis, jedno odpadło, wydech odskoczył. Jedno. Karter pęknięty. Boże. Co jest jeszcze dobre w tym skuterze? Silnik. Silnik. O, silnik to na pewno. Silnik i odpalanie. Akumulator, nie, akumulator niedobry.
Nie, nie dobry. Jest dead tak jak w Hondzie. Mało co jest dobre tutaj w tej naszym skuterze enduro. Chyba nie rób góry. Przypał. Takie góry to. Z dziewczynami, kuźwa. Nie, no raz chyba Kuba wtedy. Dwa. Pasek. Sprzęgło całe. Ale no. Zobacz. Stoi. Ale masz tuningowane wejście na kluczyk tu. A czemu? No zobacz jaki ładny. Zobaczcie. Sprzęgło czy śrubokręt? Śrubokręt. Nie, śrubokręt nie wytrzyma. Większy. Łyżka. Brecha musi być. O, teraz patrz, już dobrze chodzi. Nie. Nie, nieprawidłowo masz. To od początku tak było. Ciężkie działa teraz idą na skutera. Ja mam młotka. Dobra. Młotka do roboty. Coś postukać? Uważaj, bo lakier zarysujesz, Kuba. Popie. Jeszcze raz powiedz. Ja wam mówię, to przeglądu już nie przejdzie. Bardzo. Jeszcze trąbi, będzie żył. Ty. Czyli trzeba rozebrać. Mocniejszy by był. A sprężyn nie mam. A. Nie masz? Tu jest. No to widzisz. Ale nie taka. Pilno. Zeszło? Ale pismamy co z zimy metalowego. Mówiłem, że robię metal. I co? Smar jeszcze jest. Nie jest źle. Prawie nowa. Pokładziny są nowe. No, no pewnie chyba. Halo! No i naprawione. Tak? No taki średni. Trzyma jak nie wiem. To nie pojedzie? Patrz. Kamyczki są. Ja pierdzielę, ty lamaneta te. A co? Kamienie tam trzymają. Kamienie podrzucił. Weź to. To sąsiad. Sąsiad. Na sąsiada najlepiej. Tu awarię dostałeś. Tak. Ale wiesz, usunie się kamienie i będzie dobrze. Wiesz, to tak jak u dentysty, nie? Co? Widziałeś? No i chodzi, no widziałeś? To podrzuciłeś to tylko nam kamienie. Ten kamyszek. A to wszystko zleciało ze skutera, nie? Mówienia to. Trzeba mówić, to będzie miało... Jeny, a my jeszcze, a jeszcze jak odpalimy to, jeny. Leciutko. Miód dla uszu. Chcesz, ja zetestował Michał pierwszy? A, spróbuję. Dobra, ale pamiętaj, tu trzeba gazu odkręcać na maksa, tylko nie? Uważaj, bo to wariat jest. Co teraz, Michał, robimy z nim? Z kręcami do kupy. Dobra. Tylko szukam... I test. Słuchajcie, skuter już jest skręcony, znaczy nie, skręcamy go do kupy i będzie testowany. Na takim wydechu. Na bez wydechu chciałeś powiedzieć. Na takim. Ciągle coś, nie? Kuba! Nie brałeś? Nie, ja to brałem tylko. Rurkę i młotek Kuba tylko brał. I sprężyny. No. Także nic, to nie my, to nie my. A o co chodzi? O śrubokręt? Dobra. Śrubokręt. A my to potrzebujemy, bo to szybko trzeba już serwis zrobić. Kończyć, jeździć. A tu my gdzieś jeszcze jedziemy? No też. Ale patrz teraz jak koło chodzi. No. Bueno. No teraz. Dlatego no. Miał opory Tomek i nie mogłeś podjechać pod górki. Na pewno, możliwe. Teraz obawiam się, że on będzie przelatywał przez nie. Teraz to będzie przelatywał przez te górki, naprawdę. Będzie głośno? Będzie. Kuba, odpalamy. Uważaj, żeby się nie przestraszył. No. Może głośniej chodzić od Fireblade'a. Nie strasz. Ty się nie przestraszyłeś. Uważaj na lusterko, bo będzie 7 lat nieszczęścia. Gotowi? Nie. 5. Pompuj go.
pchniemy. Fajnie pchniemy. Teraz będzie palił. Pamiętna chwila, panie. Będzie głośno. Zabawę mają, nie? Teraz to prawdziwy skuter enduro jest! Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.